Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj recenzja piwa Happy Crack z owocu współpracy browaru Pinta i browaru Pracownia Piwa. Piwo uważone w zawierciu. Etykietę tutaj doskonale widzicie, więc nie muszę nawet robić zbliżenia do obiektywu. To jest piwo, które, jak sądzę, którego zamysł powstał podczas festiwalu w Kopenhadze w Danii, gdzie były ekipy Pinty, gdzie była ekipa Pracowni Piwa, Schau Piw, chyba te trzy. Nie wiem, czy ktoś jeszcze. No nieważne. W każdym razie właśnie Pracownia Piwa i chyba wtedy, bardzo możliwe, że wtedy też nawiązana została współpraca między Pracownią Piwa a Schauem Piw, bo potem mieliśmy wspólne piwa. Natomiast tutaj jest owoc współpracy Pinty i Pracowni Piwa. Jak mniemam, pomysł był taki, żeby wybrać jakieś piwa, które będą, styl, którego nikt nie ważył, co będzie można sprzedać marketingowo, chociaż nie wiem, bo to zaraz tak zabrzmi, że tu chłopaki tam, no ale wiadomo, że chcieli zrobić coś, czego jeszcze nie było. No więc wymyślono czarne Sachti. Czarne Sachti to jest mniej więcej tak jak czarne Grodziskie, czy jak czarne... co jeszcze może być czarne? Czarny Witbier, no różne takie historie. No, przychodzą takie myśli do głowy, nam też, mi też taka myśl przyszła. No i wymyślono, że czarne Sachti. Piwo nazywa się Happy Crack. Dlaczego Happy Crack? Crack to jest czarne piwo z Pracowni Piwa, natomiast Sachti z Pinty to jest koniec świata, ale wersja eksportowa angielską nazwę miała Happy End. Więc to nie jest nawiązanie do jakiegoś tam Farrella Williamsa Happy, Happy, chociaż nie trawię tej piosenki za bardzo i nie do końca ją w ogóle pamiętam. No nieważne. I stąd nazwa Happy Crack, czyli połączenie czarny crack i happy z Happy End. To jest pół litra horroru w gatunce Black Sachti. Dobra, to mamy horror. Słody Weirman, Pale Ale, żytni, wędzony jęczmienny, karafa, special typ 2, szyszki chmielu Amarillo, pędy sosny, owoce jałowca, gałęzie jałowca, fińskie drożdże piekarskie prasowane. Ekstrakt 19,1, alkohol 8%. No i data przydatności 21 stycznia 2015 roku. Etykietę projektował, z tego co słyszałem, Ziemek Fałat. Jest bardzo z niej dumny. No to zobaczmy, jak smakuje Happy Crack. Kapsel. Kapsel firmowy Pinty. Piwo było ważone w zawierciu. O, przepraszam, żeby było widać etykietę. Piwo wbrew pozorom nie jest czarne, jest takie brunatne, mętne jak woda z kałuży. Pokażę wam może bardziej. Dobra. No więc jest ciemnobrunatne, bardzo mocno mętne i moja koncepcja jest taka, żeby to piwo ocenić takie zimniejsze i ocenić też cieplejsze. Więc zaczynamy od zimniejszego. W aromacie nuty czekoladowe. Trochę takich dzikich, niezaczystych nut. Lekko jakby fenolowych, ale to nie jest jeszcze apteka, nic takiego. Słodkie. Słodkie, czekoladowe. Niskie nasycenie. Alkohol. Teraz poczułem alkohol i chwilę przed tym alkoholem poczułem te pędy jałowca, czy co to były? Gałęzie jałowca, pędy sosny poczułem. Te pędy sosny są wyczuwalne zdecydowanie, bardzo, bardzo ciekawy aromat.
Tutaj mamy taką lekką dzikość w aromacie. Nie są dzikie drożdże belgijskie, ale to nie jest takie czyste do końca. No. Jest lekko słodko, znaczy lekko do średnio słodko i taki posmak trochę jest coli. Przy czym nie Coca-Coli, tylko o, może Cola Cao. Pamiętacie, było takie, no to najstarsi górale pamiętają takie pierwsze kakao błyskawiczne, które weszło w latach 90. po obaleniu komunizmu. To było pierwsze kakao, które nie trzeba było gotować. Tylko się zalewało tam ciepłą wodą czy ciepłym mlekiem i już można było pić. A to jeszcze zanim Nesquik się pojawił, jakieś tam inne, to właśnie się nazywało Cola Cao. Więc to jest właśnie takie skrzyżowanie czekolady z kolą. Czy z orzeszkami coli. Myślę, że piwo ma szansę znaleźć, znaczy ja bym mu dawał, że znajdzie wielu amatorów, natomiast niekoniecznie tych, którzy się spodziewają tego horroru, bo tego horroru tutaj za bardzo nie czuć. Bardzo ładny lacing. No nie, przesadzam, że bardzo ładny, ale jest lacing. Musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż zaraz spróbujemy poświecić lacing. O, proszę. Jest? Jest. Można? Można. No, nieodparte skojarzenie przychodzi taka nuta, ale dosłownie nuta z Czarnej Fortuny. Czyli właśnie ten aromat orzeszków coli. Tylko, że tutaj oczywiście jest w dawce homeopatycznej, rozwodniony bardzo, ale jest też bardzo przyjemna ta nuta tych pędów sosny. Pędy sosny to jest bardzo ciekawy w ogóle składnik. Myślę, że warto go wykorzystać jeszcze w jakichś innych piwach. Piwo dla mnie bardziej pijalne i bardziej przyswajalne niż niż Koniec Świata, niż Happy End, bo tamto, no, kojarzyło mi się z takim ciężkim Weizenbockiem, a ja za Weizenbockami nie przepadam. Bardzo słodkie było dla mnie i ten. Tutaj jest z tym lepiej. No, powiem wam, że mi smakuje. Poczekam jeszcze, dam mu się ogrzać do temperatury początkowej, pokojowej. Chociaż ono już tutaj jest dosyć ciepłe. Chciałem je spróbować zimniejsze, ale za dużo kombinowałem ze scenografią i nie, ono się już ogrzało. No, powiem wam, że naprawdę ciekawe, łatwo pijalne, wbrew pozorom, wbrew temu pół litra horroru. Przystępne. Myślę, że fanom piw czekoladowych przypadnie do gustu bardzo. Goryczka nie jest jakaś oszałamiająca, zresztą co zrozumiałe, bo piwo nie było chmielone chyba w kotle, a jedynie podczas filtracji były szyszki dodane. Myślę, że bardzo udany eksperyment. Myślę, że można oczekiwać, że to będzie, mógłby być jakiś tam hit eksportowy. Chociaż jeżeli chodzi o sam smak, to poza tą nutą tych pędów sosny, tutaj niczego strasznie odkrywczego nie ma. Natomiast jest to pijalne, ciekawe piwo. Ciekawe ze względu przede wszystkim na składniki, na technologię. No, wasze zdrowie.